Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj ostatni odcinek z eventu drogi do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Ponieważ te karty jutro o godzinie 19 już nie będą w paczkach, także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś paczki i chciałby trafić jakąś kartę, to przypominam, że one są tylko do środy do godziny 19 w paczkach. A dzisiaj w odcinku będzie SBC, które wyszło wczoraj i powiem wam od razu, że tego SBC naprawdę nie opłaca się robić. Ja zrobiłem chyba około 3-4 paczek z właśnie upgrade'u. Team of the Week, tak, jest SBC i jest koszt w granicach, nie tam, 15 tysięcy, ale to jest naprawdę najgorsze SBC, jakie wychodzi powtarzalne od, no, dwóch FIF na pewno. Nigdy, naprawdę nigdy z tego nic nie leci. Nie wiem, ile trzeba otworzyć tych paczek, żeby trafić cokolwiek. Większość tych paczek to są karty, po prostu trafia się 75 overall i tak dalej. Gdyby to zrobili na przykład, nie, minimum overall, że tu jest 81 czy coś w tym stylu, to może by to się jakokolwiek opłacało, ale naprawdę, jeżeli macie monety, to i tak, naprawdę nie róbcie tego, nie wydawajcie bez sensu monet na to beznadziejne SBC. Ale i tak no, odcinek wam po prostu zrobiłem, żeby i tak pokazać, że to się po prostu nie opłaca. Jeżeli chodzi o poprzednie dni, odcinku nie było, bo nic praktycznie się w FIFA nie działo. Ogólnie jest to, wydaje mi się, pod względem kontentu chyba najgorsza FIFA, najgorszy start. Po prostu nie ma nic do robienia, tak szczerze mówiąc. Możecie napisać swoje zdanie na ten temat, ale naprawdę, według mnie jest bardzo, bardzo słabo, jeżeli chodzi o content od EA. I widzę to też po Twitterze, po Facebooku, po komentarzach i tak dalej, że no po prostu nie ma zbytnio co robić w tej FIFA. Słuchajcie, zaczniemy sobie jeszcze od player picków za to Food Champions, które było teraz. I co, lecimy od razu. Z pierwszym ten team obieg był naprawdę fatalny, więc nie liczę na nic, co by po prostu wrzucić do zespołu, bo nie ma ani jednej chyba grywalnej karty, szczerze mówiąc. Może szczęsny byłby w miarę ok. Jest Ginter 86 i Chiwell 84, weźmy sobie tego Gintera po prostu pod overall. Overallowo nawet ok, 85, 86 to chyba trzecia i czwarta karta pod względem overalla w tym Team of the Week, więc naprawdę jest fatalnie. Słuchajcie, jeszcze na samym początku, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, bo o tym zapomniałem oczywiście jak zawsze. I teraz przejdziemy sobie na szybko jeszcze do zadań sezonowych i za chwilkę będzie content o 19, ale to po paczkach, za które sobie za chwilkę otworzymy. Tu mamy paczkę za 50 tysięcy i tą paczkę zostawię sobie na kolejny tydzień, a właśnie kolejny event, który będzie w piątek, ponieważ będzie to event Halloween, gdzie karty podejrzewam, że będą naprawdę bardzo, bardzo dobre. I też nie wiem, czy na dzisiejszym odcinku otwierać te lepsze paczki. Na pewno otworzę kilka, jeżeli nie uda nam się trafić nic, to będę otwierał prawdopodobnie wszystkie, ale jeżeli trafimy coś fajnego, to na tym prawdopodobnie przestanę. Tutaj mam do wybrania jeszcze paczkę z samymi zawodnikami Premier League, ale to też pozostawię sobie na kolejny odcinek, ale to zobaczymy w zależności od tego, tak jak mówiłem, co uda nam się trafić. Tu mam jeszcze kolejną paczkę za 50 tysięcy, więc tych paczek naprawdę jest sporo, na kolejny odcinek będę miał, a na dzisiejszy też tych paczek jest naprawdę dość sporo fajnych. Mam również paczkę z trzema informami za TOF Champions, które było teraz, ale jej na pewno nie będę teraz otwierał, bo jest to po prostu bez sensu otwierać przy tak beznadziejnym Team of the Week. Dobra, zaczniemy, słuchajcie, od tych paczek z tytułu odcinka, z gwarantowanymi informami. Zobaczymy, czy uda nam się trafić chociaż jeden walkout, ale naprawdę bardzo, bardzo w to wątpię. 78 wartość Quicksel po prostu, tylko i wyłącznie do czego to będzie przydatne, to jakieś SBC, chociaż patrząc na SBC, jak wyglądają od, nie wiem, półtora, dwóch lat, to te informy naprawdę są praktycznie w ogóle nieprzydatne do niczego już, kompletnie. Jej kompletnie nie potrafi jakoś, nie wiem, zagospodarować tych kart specjalnych pod SBC czy coś w tym stylu, bo i nie są one przydatne ani do grania, ani do SBC. Jeżeli są przydatne do SBC, to i tak nie idą do góry, bo są wyżej ocenione karty, gdzie i tak każdy ma po nagrodach za Division Rivals, Food Champions kilka takich kart i tak w klubie, więc no nie wiem, musi coś zrobić, wydaje mi się, jej w kolejnych latach z tymi kartami Team of the Week, bo raczej to nie wygląda za dobrze. 81, Diallo. I okej, ostatnia paczka z Team of the Weekiem numer 3, tak się spodziewałem, są beznadziejne. Zobaczmy, co będzie tutaj. I okej, kolejna karta bez walkoutu, kolejna karta 78, 79, super. Jeżeli mieliście zamiar robić tą kartę, tą paczkę właściwie, to SBC, to proszę was, nie róbcie tego, bo to jest tylko i wyłącznie wrzucanie 15 tysięcy bez sensu, których nie odzyskacie, po prostu. I dobra, zanim te paczki, teraz się wyloguję i zaloguję z powrotem, zobaczymy co mamy na ekranie wczytywania, czy mamy event Halloween już promowany przez jej, czy jeszcze to dopiero będzie jutro. Okej, okay, na razie nic nie ma, jak widzicie, związanego z eventem piątkowym, więc prawdopodobnie tutaj ekran wczytywania pojawi się dopiero jutro o 19 albo jutro o godzinie 21. Także możemy przejść już do SBC i zadań sezonowych, czy nowego coś dzisiaj fajnego dostaliśmy. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, content naprawdę nie jest najlepszy. I zaczniemy od zadań sezonowych, ale niestety widzę, że po raz kolejny nie ma zupełnie nic. Punkty przełomowe ponad miesiąc już jest gra
i tutaj nie pojawiło się zupełnie nic nowego, więc fantastycznie. A jeżeli chodzi o SBC, wow, nareszcie coś nowego. Jest to Kostić 86, karta live oczywiście. W przypadku awansu będzie to 87 Eintrachtu. I dwie gwiazdki słabszej nogi. Super kolejne fantastyczne SBC. I dwie gwiazdki słabszej nogi. Nie wiem kto i po co to będzie używał. Naprawdę, przy takich SBC, czy tak ciężko jest dać temu zawodnikowi tą jedną gwiazdkę więcej upgrade'u? Naprawdę, nie mogę tego zrozumieć, dlaczego nie mogą dać jednej gwiazdki więcej upgrade'u. Tylko tyle, nic więcej. Karta jest w miarę ok. Naprawdę bardzo fajne ma podania, fajny dribbling. Bardzo dobre tempo. Ok, strzelanie, bardzo dobra wytrzymałość, siła też jest naprawdę fajna, ale no dwie gwiazdki słabszej nogi to jest no kompletnie praktycznie robi tą kartę nieużyteczną. Trzy gwiazdki sztuczek też nie są najlepsze. Ok, jedyny plus jest taki, że jest to w miarę tanie, bo jest 82, 83 plus 1 inform, ale no i tak, wydaje mi się, że naprawdę nie jest warto to robić, bo po prostu ta karta mając dwie gwiazdki słabszej nogi jest bardzo, bardzo mało użyteczna, według mnie. Jeżeli ktoś lubi karty, które mają dwie gwiazdki słabszej nogi, czy tam trzy, czy mniej, no to tak, jeżeli wam to nie przeszkadza, to czemu nie? Ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o słabszą nogę w tej FIFA szczególnie, więc dla mnie to zupełnie odpada. Czy coś jeszcze obok tego Kosticia? Nie, zupełnie więcej nic. Także tylko to SBC z Kosticiem. No i w dalszym ciągu wydaje mi się, że ten content jest bardzo, bardzo słaby. Naprawdę bardzo słaby. Chyba najgorszy od, nie wiem, 3-4 lat na pewno. Jeżeli chodzi o początek FIFA. Mam nadzieję, że to jakoś nadgonią w kolejnych tygodniach z eventami, z Halloween przynajmniej. Nie wiem, wydaje mi się, że odkąd zaczęli robić te eventy jakby dwutygodniowe, gdzie jest kart tylko 11 w paczkach podczas jednego tygodnia i podczas drugiego też jest 11, to zaczęło się to jakby, nie wiem, sypać. Brak jakiegoś pomysłu na to, jak przytrzymać ludzi przy grze, sprawić, żeby oni grali w grę, nie wiem, coś ciekawego do robienia. Naprawdę, jak jest poza ligą weekendową, tylko 3 mecze, tam 7 w Division Rivals trzeba wygrać, żeby mieć nagrody, tak naprawdę nie ma zupełnie co robić. Piszcie, jakie macie zdania na ten temat, bo naprawdę troszeczkę jest to według mnie słabe. Mam nadzieję, że to się zmieni. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, a jak nie, to od kolejnej FIFA. Są pierwsze ekrany, także słuchajcie, w kolejne paczkę może tylko pokażę te, w której coś będzie. Myślę, że będziemy otwierali po prostu do momentu, aż coś trafimy. Okej, 3 do końca. Zacznijmy może od tej za 25 tysięcy. Nie mam pojęcia, za co one są. Chyba za Squad Battle w tym tygodniu. I ekrany tylko i wyłącznie. Serbia. Powiem szczerze, że to jest też chyba moja pierwsza FIFA, gdzie po tak długim czasie nie trafiłem jeszcze nic. Naprawdę chyba nic. Jedyne co trafiłem, tak szczerze mówiąc, to jest tylko nagroda za Food Champions, czerwony inform Hernandeza. Ale poza tym, nie wiem czy trafiłem kartę wartą więcej jak 50 tysięcy. Chyba nie. To jest też moja chyba taka pierwsza FIFA. Możecie pisać w komentarzach, czy udało wam się już trafić coś, co było warte, nie wiem, chociaż 100 tysięcy. Tak szczerze nawet nie mogę sobie przypomnieć, co było najlepszą moją kartą w tej FIFA. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli pamiętacie, co było moim najlepszym trafem, bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Nawet w takiej paczce. W takiej paczce mam kartę Blinda 82. Aha, no nie, no. Tak, po 5 minutach wracamy z powrotem, jednak serwery jej zaczęły działać po raz kolejny. Dobra, zobaczmy. Była tylko paczka za 15 tysięcy, myślałem, że to jest paczka za 50. Zobaczmy, co będzie w ostatniej paczce. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. I w kolejnym odcinku widzimy się w nowym evencie w piątek po godzinie 19. Mam nadzieję, że to będzie event Halloween. I nareszcie karta Werner Royce. Nareszcie warta karta cokolwiek. Karta warta, co ja mówię. Nareszcie fantastyczny traf w paczce 100 tysięcy za Food Champions. Nareszcie cokolwiek trafione. Jeszcze wymienna oczywiście paczka i karta Royce'a ponad 400 tysięcy. Okej, widzicie? Czyli żeby coś trafić, to trzeba ponarzekać trochę na jej. I zaraz traficie. Nareszcie. Marco Royce, 89. Droga do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Słuchajcie, także to było tyle. I widzimy się w piątek w nowym evencie na Halloween. Na razie.